Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, zanim zaczniemy, pozwólcie na trzy słowa krótkiego komentarza, bo trochę zmian wprowadziłem w tej naszej serii Detroit Become Human. Kochani, jeżeli oglądaliście poprzednią serię, w sensie ta, która ciągle jeszcze trwa, czyli Uncharted, bracia Drake'owie, tamto to jest taka sympatyczna, przygodowa, familijna, fajna opowieść z niewielką ilością przemocy, trochę strzelania, ale jakoś niedużo. Fajnie się to ogląda. Detroit jest zupełnie inną historią. Niektórzy z Was narzekali, że w ogóle co to za pomysł, żeby taką grę dać na kanał. Uwaga, kochani. Po pierwsze, wiem, że w pierwszym odcinku było trochę wulgaryzmów i trochę takiego niedobrego mówienia, w sensie języka. Mnie też to bardzo przeszkadza. Tak jest oczywiście dalej w tej grze również, ale od dzisiejszego odcinka, kochani, są wycięte wszystkie wulgaryzmy. W sensie zarówno w fonii, jak i w napisach powycinałem wszystkie momenty, gdzie mówię jakieś przekleństwa i jakieś wulgaryzmy, więc jest taka zrobiona autocenzura, po prostu żeby sobie nie ranić uszu. Więc to po pierwsze, nie będzie w tych odcinkach żadnego niedobrego języka. Jest trochę oczywiście trudnych, brutalnych scen, to jasne, ale już nieokraszonych językiem. Natomiast, kochani, wybrałem tę grę, bo oczywiście zobaczyłem sobie trochę do przodu, grając już, o co tam chodzi. Bo w tej grze są poruszane naprawdę niezwykle istotne tematy. I mam taką cichą nadzieję, że ktoś, kto może nie jest zupełnie związany z Langustą czy z kanałem, a może jest, ale, że tak powiem, nie spodziewa się tego typu tematów, że nawet może i przypadkiem po prostu otworzy tę grę i trafi na te moje komentarze. Uwaga, bo w tej grze, kochani, będzie trochę więcej, trochę dłuższych moich komentarzy. Otóż po każdym rozdziale, bo ta gra się składa z takich dosyć krótkich rozdziałów, tam 20, czasem 30 minut, będzie troszeczkę dłuższe gadanko. W tym, zobaczycie, odcinku będą takie dwa, po pierwszej części i po drugiej w środku, gdzie troszeczkę więcej będę chciał powiedzieć, bo to są naprawdę mega ważne tematy. I kochani, jak się zobaczyłem, tam mówię 2-3 odcinki do przodu, bo tyle mam nagranych, to w ogóle to są takie tematy, o których w ogóle najbardziej na tym kanale powinienem mówić. Więc zobaczycie. Normalnie gramy, zapraszam Was, ale będzie trochę więcej. Mam nadzieję, że to Wam się do czegoś przyda i was też, sprowokuje do jakiegoś sensownego myślenia o trudnych rzeczach. Zagrajmy, a potem zobaczycie. Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Ksiądz gra w grę w jej odsłonie cybernetycznej, czyli Detroit Become Human, czyli jesteśmy androidami. Poznaliśmy już ostatnio dwóch naszych głównych bohaterów, czyli pana negocjatora i takiego pana, co po farby pojechał. Nie pamiętam, jak oni mieli na imię, ale to sobie przypomnimy. A dzisiaj chyba poznamy Karę, bo tam już była na początku przez sekundkę, ale dzisiaj poznamy ją w domu. O co to z nią chodzi? No to jedziemy. Tutaj mieszkamy. O, nad taką autostradą, co tam budują. Temu panu to niedobrze patrzy z gęby. Kara, otwórz. Tak, tak, to wiem. Idziesz? No idę, idę. Nie potrafię. Ha. Nie było cię 2 tygodnie, więc jest bałagan. Sprzątasz dom, robisz pranie, gotujesz żarcie i zajmujesz się... Cholera, gdzie ona to polazła? Alice! Alice! Obowiązki w klasztorze. A, tu jesteś. To jest Alice. Opiekuj się nią. Lekcje, kąpiel i tak dalej. Jasne? Tak, Todd. Możesz zacząć tu, a potem iść na górę. Jak ty się do dziecka odzywasz, człowieku? Ale ta muzyczka to taka smutna jest. Pilne zadania. Zbierz naczynia, włącz odkurzacz, sprawdź podwórze. Zbierz śmieci. Okej. Okay. TV start. Co to było, weź?
Tak. Może. Zależy, czego chcesz. No jasne. Załatwię się. Siebie. Będzie ona jutro. Tam gdzie zwykle, wiesz gdzie. Ja jestem pomoc domowa, słuchajcie. No to naprawdę jest jak w klasztorze. Wynieś śmieci. U nas to jest na dole, trzeba zejść 4 piętra w dół. No co ty tu mi robisz, kochana? Otwórz to. Słuchajcie, prawie jak opowieści podręcznej. Wyniesiono śmieci. Coś tu mamy jeszcze w ogóle, czy nie? Jeden autobus. A bo w autobusie przecież w ogóle jechał ten mój poprzedni bohater, nie? Ha. Wróć do domu. Ale jakiś taki smutek, słuchajcie, jest. Czy wy też to czujecie? O matko, co za chałupa. Jejku. Jak ty się zachowujesz, człowieku? Co ty gadasz? Co my tu mamy? Talerze. Zmywarka nie działa. O, sorry. O, i ona tak zamówi od razu. No to rozumiem. Żeby tak u nas było. U nas to trzeba pana Czesia wzywać, nie? Albo raczej w sumie to ojciec Marek to robi. No i co? I co, mam zmywać? Tak. Ty, słuchajcie, ja to muszę na padzie zmywać. Co za akcja. Słuchajcie, o, mała. Wielu rzeczy się spodziewałem, ale nie tego, że będę w grach zmywał. Alice Distance. Chyba mnie nie lubi. To muszę z nią chyba pogadać. No myjemy. Słuchajcie, jak to tu myziam po padzie, żeby się umyło. Ale to jest śmieszne. O, żyrafka. Kara! Tak to? Przynieś mi zimne piwo! O, już podaję. Co jest? Nie, ten gość mnie wkurza. Mam nadzieję, że będzie, słuchajcie, jakiś bunt robotów. I się z tym gościem rozprawimy. Masz piwo, ty wieśniaku, ty. Co tam jest? Meczek ogląda. O matko, ej! To ja wrócę do pracy. Słuchajcie, jak dobrze, że ona jest androidem. Bo jakby ona nie była androidem, to to w ogóle nie do przejścia, takie traktowanie, nie? Kurczę, przynieś, pozamiataj, sprzątnij. Coś tu jeszcze mamy, czy nie? Hmm.
Co tam jest? Włącz. Odkurzacz. O! Przynajmniej taki. Co, on się pewnie zaraz wkurzy, tak? Że jeszcze włączyłem odkurzacz. O, ta mała się bawi z odkurzaczem. Alice! Lepiej przestań, natychmiast! Nie krzycz, kurde, na córkę. Bez przerwy mnie prowokuje. Nie, ten gość to jest po prostu... Co tu mamy? Wsiąść do pociągu. Chyba nie będziemy tego czytać, co? Nowe metro. Ale to już było przecież. Okej. No dobra, to już było. A gdzie ta mała jest? A tu jest, o. Da się z nią jakoś pogadać? Nie bardzo. Tam jeszcze było, że zobacz podwórze, nie? Pamiętacie? Zdaj raport Todowi. Czekaj, bo tam jeszcze było... Tutaj są jakieś dwie rzeczy jeszcze. Tutaj coś było. To Todd, to wiem, ale to jeszcze. Zbadaj, co tu mamy? Zdejmij pranie. Słuchajcie, jak no widzicie, akcja jest po prostu trzymająca w napięciu. Jak mam to pranie zdjąć? Akcja trzyma w napięciu. A może kosz trzeba jakiś wziąć najpierw, nie? Tak jest. Ja też jednak znam na praniu. Może oglądaliście jakiś czas temu, był taki mój odcinek, nie? Traktat o składaniu prania. Słuchajcie, to ciekawe jest ten, co wy powiecie na takie odcinki, gdzie ja tu chodzę androidem pod tytułem Kara i sprzątam, ale w ten sposób jakąś relację nawiązujemy. Proszę bardzo. Jeszcze raz zrób pranie. Czemu? Brudne było? Pokaż ją, da się z nią gadać? O. Jaka muza. Gra, podwórze, pogoda. Może jakaś gra? Chyba się nudzisz. Może się pobawimy? Obojętność. Chyba nie bardzo. No to podwórze. Lubisz się tu bawić? Sympatia. No proszę, takie proste teksty. A tu sympatia. Jeszcze jest do zrobienia. Tam są drzwi, tu są drzwi. Okej. Pranie postaw. Weź. Słuchajcie, to jest niesamowite, nie grałem jeszcze w życiu w taką grę. Żebym po prostu chodził z praniem. Proszek, tu jest proszek, kochana, weź. Tylko nie za dużo, bo potem będzie takie, wiesz... Co ty tak myślisz? Co to jest? Aceton... Bordo? Co, jakieś narkotyki? O kurcze. Nie powinnaś grzebać w moich rzeczach. To mnie drażni. Przepraszam, Todd. Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy, chyba że chcesz mnie... Weźcie się wyrażajcie. Nie. Przestań. Nie mów tak. Mała to widziała. Kurde, ta mała to jest jakaś biedna strasznie tutaj. Czyli dobrze, że słuchajcie, zrobiłem to pranie. Bo coś tu się zadziało. Okej. Czy
Czyli co, wszystkie zadania opcjonalne zrobione? Coś tu mamy, czy nie? Nie mamy, możemy iść. Tutaj. Tam to jest ta gazeta, to już tu widziałem, nie? Na dole już wszystko zrobione. Pójdę na górę. Wracaj do roboty i przestań zawracać dupę. Wiecie, co jest najgorsze, że tak jest po prostu w strasznie wielu rodzinach, nie? Co to było tam? Na co on tam chciała patrzeć? Coś tu jeszcze jest? A, to jest wszystko na górze, spoko. O, mała tu jeszcze jest, poczekajcie, może z małą da się pogadać, da się. No. Zabawka. Ładną masz zabawkę. Jak ma na imię? Alice, nic. Okej. No nie dziwne, że ona jest taka dosyć nierozmowna. Czemu to jest ciągle, że czytaj to? Przecież tam wszystko już wyczytałem, co miałem tam wyczytać. Przepraszam was, ale po prostu zajrzę, bo coś mi to pokazuje. Ja nie wiem, czy to tak ma pokazywać, czy... To wszystko już po prostu to widziałem przecież. To było, okładka była, to było. Następny. No to jest wszystko to samo przecież. Strona druga. Wstecz. To wydaje mi się, że tyle, no. No dobra. O, co tu mamy? Jakieś rachunki. O, odrzucone. A, czyli coś mu to nie idzie finansowo też temu gościowi. No dobra. To chodźmy na górę. Ale to jest, słuchajcie, zrobione. Czy wy to widzicie? Słuchajcie, bardzo jestem ciekawy waszych reakcji. Co wy na taką grę? Posprzątaj w pokoju Toda. Na taką grę, gdzie chłop łazi i sprząta, nie? Powiecie, życie, no. Tak to jest w życiu. A to jest to samo chyba, co było na dole, czy nie? Cena życia. Nie, to jest coś innego. Pojazdy bez kierowców. Okej. Poczytałem. Następny. A to już było przecież. Tu jest coś jeszcze. No tak to wszystko przeglądam, ale trochę, szczerze wam się przyznam, nie mam pojęcia po co. Ale no okej, to już było. Dobra, co tu mamy? Sprzątnij. Ciekawe, nie? Była jakaś taka gra chyba Sims, tak? Nie? Co też takie się robiło, takie czynności życiowe, tylko tam było dużo więcej się działo. A przynajmniej w takim sensie potem fabuła, chociaż to jest chyba taki jeden rozdział. Ale ja w ogóle nie wiem, czy ja tą karę w ogóle już polubiłem. Bardzo mi się podobała ona. Szczególnie za tą więź. O, jest dziewczynka. Za tą więź, którą z tą dziewczynką nawiązuje, nie? To jest fajne. Sprzątnij. Ale on jest syfiarz ten gość. Matko, woda oczywiście. Taki ma fajny wyraz twarzy ten android, nie? Ona jest taka sympatyczna jest. Jest takie jakieś dobro w niej. Mam nadzieję, że coś tutaj będzie fajnego z tym związane. Weź, co tu mamy? Jakieś tabletki. Antydepresant, zawiera tianeptynę. O! Broń. O. Udało się dialog lub akcję, o kurcze. No dobra, co tu jeszcze mamy? Zmień kamerę, tutaj jest włącz, co to jest? Telewizor, o! Głową włączyła telewizor! Na początek. Tu jakieś bajki. Z naszego rynku zniknęło kolejne 220. Praca, oczywiście meczyk.
Prezydent Warren wygłosiła dziś przemowę na otwarciu nowej fabryki CyberLife pod Milwaukee. Zwróciła uwagę na wyjątkowy wpływ, jaki spółka CyberLife wywiera na naszą gospodarkę. No dobra, nie będziemy już telewizora oglądać, nie? To jeszcze miałem okno otworzyć chyba, nie? Tak się wydaje. Okej. Posprzątaj bałagan, czyli jeszcze nie wszystko. Tu jeszcze coś jest. Co tam wypadło? Weź. Co to jest? A to jest to z tych banków, nie? Tylko to też na górze jest. Oj, w tym domu się tutaj chyba nie powodzi. Posprzątaj w pokoju Toda, zrobione. Czy coś tu jeszcze mamy? Tam jest ta gazeta, ale to już widziałem. Nic więcej chyba. Uważaj. Matko, ale on jest ohydny, ten facet. Łazienka. Sprzątamy. Co tu mamy? Posprzątaj w łazience, ułóż butelki, schowaj brudne ubrania. Sprzątnij. Sprzątnij. Zmyj podłogę. A coś tu jeszcze mamy w ogóle? Da się coś tu zajrzeć gdzieś? Nie da się. O, jest jakieś lustro. Popatrzyła na siebie w lustrze. Okej. No ciekawe to jest, słuchajcie. Znowu mam szorować? No to szorujemy. Coś tu się zacina, słuchajcie. No dobra. Naprawdę, słuchajcie, jestem po prostu przeciekawy waszych opinii na temat gry polegającej na sprzątaniu, przynajmniej na razie. O, jest mała. Chcę trochę posprzątać twój pokój. To mi zajmie 2 minutki. Co ty na to, Alice? Mogę, kochana? Chyba nie masz wyjścia i może to zrobić po prostu. Pościel i łóżko, tak jest. Okej. Przewietrz pomieszczenie. O, coś tu zrozumiała? Że może będzie co? Ucieczka przez okno. Porozmawiaj z Alice, proszę bardzo. Rzeczowo przyjaźnie, no pewnie, że przyjaźnie. Na pewno się lubiłyśmy, zanim mnie zresetowali. Możemy się znowu zaprzyjaźnić. Imię Kara? Mam na imię Kara. Twój tata mówił, że to ty mnie nazwałaś. Ha. Kara. Fajne imię. O, fajne Jakie imię. Jakie wybrałaś? Zaufanie. Nie, o mamę to nie będziemy pytać, bo czuję, że ta mama to wywoła jakieś... Opowiedz mi coś o sobie. Co lubisz robić, gdzie lubisz chodzić, co ci smakuje. To by mi bardzo pomogło. Chciałabym cię poznać. Wydajesz się cicha taka. No niech będzie. Jesteś bardzo cicha. Chyba się mnie nie boisz. O! Zaufanie. O kurcze. Coś mi dała. Starszy z człowiekiem trochę porozmawiać, widzicie? Kluczyk. Ha. No dobrze, to zrobione. Co tu mamy? Tutaj coś jest. A, to jest dała mi kluczyk do swojej skrzyneczki.
Czyli zobaczcie, widzicie, jak się tylko budzi zaufanie, natychmiast dostajesz dostęp do serca człowieka. Słuchajcie, mnie się bardzo podoba ten rozdział. Bardzo mi się podoba ten rozdział. Niby żadnej akcji, ale jakie to jest wzruszające wszystko. Co to jest? A, to może... To jest Todd za młodu? A to jest mama pewnie, nie? Rysunek. Ona płacze, ojej. Tutaj jest z jakimś złym chyba tatusiem już. O, tutaj jestem chyba ja, nie? Czy to jest mama? Chyba ja. Wow! Że mnie rozwalili mnie, tak? Czyli słuchajcie, to pewnie ten Todd mnie po prostu rozwalił, tak? Wkurzył się. Ale dzięki, mała Alice, że mi pozwoliłaś zajrzeć do twojego serca. Chociaż troszkę, coś tu jeszcze mamy, czy nie? A tutaj coś jest. Co tu mamy? Spójrz. Książki. Czyli zobaczyłaś, co mała czyta, tak? No dobra. Tu już byłem, tu już sprzątałem, nie? Gdzie my to jesteśmy? Tu jesteśmy. No to idźmy... A coś tu, poczekajcie, rozejrzyjmy się tylko. Poproś o nowe instrukcje Todda. No okej. To chodźmy. Co ty robisz? Ja się bawię. Ej, tylko żebyś jej czegoś nie zrobił przypadkiem. Wiem, co sobie myślisz. Że twój tatuś to kanalia. Tak? Nieudacznik. Nie ma roboty, dupa, a nie ojciec. Może myślisz, że się w ogóle nie starałem? Ale za co bym się nie wziął, ktoś zawsze przylezie i mi to... Co ty na dziecko krzyczysz, kurka? Wiem, co o mnie myślisz. Gardzisz mną. Gardzisz mną, prawda? Ej! Na mow! Gardzisz mną! Zostaw to dziecko! Zostaw to dziecko, ty... Boże! O, matko. Co ja wyprawiam? Przepraszam, skarbie, przepraszam. Przepraszam. Wiesz, że cię kocham, prawda? Wiesz, że cię kocham. Co i tyle? Ty, słuchajcie, no to przyjrzyjmy się temu. 96% ukończenia, zobaczcie, matko. Mam zaufanie już u Alice. Prawie wszystko to zrobiłem, tylko tu jakiejś jednej rzeczy, widzicie, nie otworzyłem. Tylko tutaj, nie? Coś tam przy tym odkurzaczu, czegoś tu nie zrobiłem. A tak to wszystko to zrobiłem. Kara widzi broń. Kara odkrywa zejście. O, widzicie, czuję, że tutaj coś, tutaj będzie jakaś akcja. Moi drodzy, tak jak zapowiedziałem na początku, chciałbym teraz lekko dłuższy, oczywiście nie jakieś tam 50 minut, ale parę minut komentarza trochę poważniejszego i trochę dłuższego niż to, co znajdujecie normalnie w Uncharted. Dlatego, że te tematy w tej grze, zobaczycie jeszcze w następnych odcinkach, to jest coś niesamowitego, to są naprawdę niektóre bardzo ważne tematy, mało tego. Tematy, o których jestem przekonany, jakby bardzo wielu z was doświadcza tego w życiu. W związku z tą pierwszą częścią, z tym naszym poznaniem się z Karą, z tą sytuacją tą rodzinną, ona się potem w niesamowity sposób w ogóle rozwiąże, ale bez spoilerów. Dwie takie rzeczy. Po pierwsze, najpierw ta dziewczynka. Zauważcie, ta relacja Kary z tą dziewczynką, nie? Jest ładny taki w ogóle wątek, kiedy one przechodzą z takiego, z obcości, z takiego obojętności, potem przez podnoszenie temperatury tej relacji, aż do momentu zaufania. Tak jak mówię, to potem jeszcze w następnych odcinkach będzie zupełnie jakby na innym poziomie. Ale co ciekawe, tamte wybory różne, które były podawane, tematy do rozmów.
Ja sprawdziłem kilka wersji jakby tego, co można, o czym można rozmawiać. Ja wam tego wszystkiego nie pokazuję, no bo te odcinki byłyby za długie. Wybieram wam jedną ścieżkę, którą idę, taką, którą uważam jest chyba jakaś taka najlepsza z mojego punktu widzenia. Ale można różne tematy poruszyć. I okazuje się, że kiedy poruszałem tematy takie zbyt dogłębne, kiedy na przykład od razu zapytałem tą dziewczynkę o mamę, bo jak zauważyliście, nie ma tam tej mamy, nie, w tym domu. Trudno powiedzieć na tym etapie, czy ona nie żyje, czy ona odeszła i tak dalej. To ta dziewczynka się wycofywała, ta dziewczynka natychmiast robiła bloka, natychmiast jakby obojętność jakby się pojawiała. Natomiast kiedy z nią rozmawiałem o takich rzeczach właśnie takich zwyczajnych, tak? Fajną masz lalkę, czy lubisz wychodzić na podwórko, że jesteś taka cicha, mam nadzieję, że się mnie nie boisz i tak dalej. Czyli takie, że tak powiem, oswajanie tematu, to zaczęło jej zaufanie względem mnie rosnąć. Co to, kochani, znaczy? To jest w ogóle bardzo ciekawa intuicja w ogóle w tej grze. To nie chodzi o to, że nie wolno podejmować trudnych tematów z ludźmi. To nie chodzi o to, że mamy nie dotykać miejsc na przykład bolących albo miejsc związanych z cierpieniem i tak dalej. Oczywiście, że tak. Ale jeżeli to zrobimy za szybko, jeżeli od razu wejdziemy z butami w czyjeś życie, to ten ktoś się może zamknąć. W sensie ktoś może być tak poraniony, może być tak schowany, że dopóki nie zbudujemy z nim płaszczyzny zaufania, to od razu dotykanie czegoś, co boli, czegoś, co jest jakąś jątrzącą raną, po prostu tego człowieka zamyka. Koni, pomyślcie, bo mówię, to nie jest żadna zachęta do tego, żeby nie dotykać tematów trudnych, na przykład z naszymi bliskimi, ale czasem trzeba przygotować grunt, czasem trzeba, że tak powiem, okopać dookoła to drzewko, zanim ruszymy do korzenia, nie? I w ogóle w tym wątku, mówię, to jest dopiero początek tej relacji, ja już widziałem trochę, co się dzieje dalej, to jest w ogóle super historia z tą Karą, w ogóle bardzo taka poruszająca też i taka bardzo smutna, ale piękna historia. Krok po kroku budowanie zaufania. To jest, kochani, pierwsza rzecz. Druga. To jest strasznie trudny temat. Zobaczcie tego ojca, nie? Jakiegoś sadystę, jakiegoś człowieka, który prawdopodobnie używa przemocy w tym domu, nawet nieprawdopodobnie, który to dziecko, no, na szczęście go nie pobił, bo jakby go pobił, to by po prostu chyba ekran telewizoru po prostu rozwalił, ale na szczęście nie pobił tego dziecka, w porę się jakby zorientował. Tutaj takie dwie rzeczy. Jedna, tylko proszę was, żebyście tego nie usłyszeli jako obrony, nie wiem, jakiejś przemocy domowej, tak? Ale koniec, zauważcie, i to bardzo ładnie w tym odcinku widać, że ten człowiek rani dlatego, że się broni, dlatego, że jest sam zraniony. On, zobaczcie, sam żyje w poczuciu krzywdy, że wszyscy mu zrobili krzywdę, że wszyscy go porzucili, że wszyscy mu wszystko popsuli. Oczywiście, że on zwala winę na innych, też to jasne, ale tak naprawdę on sam jest wewnętrznie strasznie wystraszony, bardzo poraniony i bardzo schowany, i tym próbuje się bronić. Tam był ten moment, kiedy on tak pęknie i nagle zobaczył, co ja w ogóle ci mówię, co ja robię z tobą w ogóle, bo nagle jakby pokazała mu się prawda. Kochani, to jest strasznie ważna rzecz w takich trudnych relacjach. Mówię, nie traktujcie tego jako jakąś obronę, nie wiem, przemocy domowej, zaraz o tym jeszcze powiem, ale nie da się, kochani, jakkolwiek pomóc w relacji takiej właśnie trudnej, nawet jakiejś właśnie przemocowej, kiedy się nie zobaczy też cierpienia drugiej strony, kiedy się nie zobaczy, że drugi człowiek nas rani swoim własnym zranieniem, kochani. Był kiedyś taki mój odcinek takiego vloga, dlaczego ludzie krzywdzą, nie? Tam właśnie mówiłem o tym, że ludzie krzywdzą tylko własną krzywdą. To nie usprawiedliwia wcale tego krzywdzenia, tego, że można pozwolić się krzywdzić, bo ktoś jest skrzywdzony. Tylko jednak chodzi o to, żeby to zobaczyć, żeby nie robić z drugiego człowieka, nie wiem, zła wcielonego demona, nie, tylko on sam jest widocznie tak bardzo poraniony i tak bardzo skrzywdzony, że tą krzywdą rani. A to jest też druga rzecz, jest, myślę, bardzo ważna. Zobaczcie, on tam w pewnym momencie zaczął przepraszać i tak dalej, i na tych przeprosinach się skończyło, nie? Otóż, kochani, jakby przemocy domowej, czy jakiegokolwiek takiego maltretowania drugiego człowieka na jakimkolwiek poziomie emocjonalnym, psychicznym, fizycznym, jakby nie można na to pozwolić dlatego, że ktoś przeprasza. Nie, kochani, za przeprosinami muszą zawsze pójść bardzo konkretne czyny naprawy. Ktoś może potrzebować terapii. Ktoś może, jeżeli jest alkoholikiem, nie wystarczy, że tak jak to się często dzieje, tak, po jakimś ciągu alkoholowym, jeszcze na przykład maltretowaniu rodziny, mąż przychodzi błagać na kolanach o przebaczenie. Fajnie, że błaga na kolanach o przebaczenie, ale za tym błaganiem musi pójść konkret. Odwyk, właśnie pójście na terapię, wejście do AA, bardzo konkretnie podjęte kroki. Kochani, my się często dajemy zwieść na to, że ktoś, no, ale on przeprasza. Przeprosiny muszą, kochani, pójść z
postanowieniem poprawy i z zadośćuczynieniem. Czyli z bardzo konkretnymi postanowionymi krokami i z bardzo konkretnymi wykonanymi rzeczami, które są do tego, żeby coś naprawiać. Nie? Samo przeproszenie, ono nie zmienia tej sytuacji. Kochani, zobaczcie w ogóle głupia gra, głupia jakaś gra o androidach, a z tego są takie mega sprawy. Kochani, ja wiem, że część z was ucieka w te gry, bo macie taką sytuację domową. Część z was, mam nadzieję, że jak najmniej, ale może ktoś mnie właśnie ogląda, kto gra namiętnie w te gry, bo to jest jedyna twoja ucieczka od tego piekła, które się dzieje w domu. Nie rób tego. W sensie nie uciekaj w te gry od tego piekła, tylko trzeba poszukać pomocy. Kochani, będę w tych odcinkach mówił o tym wiele razy, bo jak zobaczycie te odcinki, nas do tego sprowokują. Kochani, w tej pierwszej części tyle. Będzie jeszcze komentarz po drugiej części. Jedziemy. 5 listopada 2038. O, autobus. 9:58. Czyli wracamy do tego gościa, pamiętacie, nie? Co kupił te farby. Ale chałupa. Nie mówcie, że będę znowu sprzątał. Zostaw paczkę. Paczka odebrana, zostaw paczkę, to wszystko wiemy. Co tu mamy w ogóle? Tu mamy dwie rzeczy jakieś, tutaj nic. Spójrz no tam, a znowu lusterko. Ciekawe, że oni tak patrzą na siebie, nie? Postaw. Paczka odebrana. Czekajcie, bo jeszcze coś było, nie? Obudź Karla na górze. Tam coś jeszcze było, no właśnie. Co to jest? To jest sztuczne, czy jakie? Włącz. Okej. Czyli zobaczcie, nawet są po prostu ptaki androidy, no to już po prostu jest jakiś gites. Okej. Ale chałupę to Karl ma niezłą. Co to za obraz jest, matko? To nie ma, nie? Ciekawego. Co to jest? Jakiś taki ten... kręgosłupas, nie? Czekajcie, zobaczmy tego, chcę zobaczyć, czy tutaj nic nie ma... jakiejś interakcji. Na dole tam jest coś, widzicie, przy oknie, ale to może później. Co tu jest? Odsłoń zasłony. O! Dzień dobry, Karl. Dzień dobry. Jest 10 rano. Niebo zachmurzone, 12 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza 80%, duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda, żeby zostać w łóżku. Poszedłem rano odebrać farbę, którą zamawiałeś. O, fakt, zapomniałem. Tym się chyba właśnie od siebie różnimy, co, Markus? Ty nigdy nie zapominasz. Są leki. Karl, proszę, pokaż rękę. Nie. Karl. Dziękuję. Ledwo otworzyłem oczy i już zaczynam zaciskać zęby. Tak ma większość ludzi na świecie, kochany.
Człowiek to delikatna maszyna. Co ty nie boisz? Błyskawicznie się psuje. Tak wiele wysiłku, by wciąż działała. Mm-hmm. Hej, co z twoim ubraniem? To nic takiego. Małe spotkanie z demonstrantami, Karl. Co za banda kretynów. Ten mnie jakoś tak po ludzku traktuje. Wydaje mi się, że powstrzymają postęp, dając w skórę kilku androidom. Ale chyba nic ci nie zrobili. O nie, nie. Tylko mnie szturchali, Karl. Nic mi nie jest. Okej. To teraz pójdziemy do łazienki. Weź go. Niesamowita jest ta gra po prostu, do. A to co to się dzieje? A, pokazują nam dom Karla, tak? Czyli załatwiliśmy sprawę i umyliśmy go. Co, jakiś wózek mamy, czy co mamy? Wózek mamy, okej. Dobra. Mamy zabierz dzisiaj coś szczególnego. W planie? Tak, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest twoja retrospektywa. Dyrektor galerii dzwonił już 4 razy, żebyś potwierdził swoją obecność. Jeszcze się zastanawiam. Pogadamy o tym później. Okay. Coś jeszcze? Tylko listy od fanów. Już im odpisałem. A czekajcie, gdzie jest jakaś winda? To są jakieś schody. Jakieś wieści od Leo? Nie, Karl. Mam do niego zadzwonić? Nie. Okej. Okay. Nie, nie trzeba. Jedziemy w dół? Jedziemy w dół. Co teraz? Chwyć wózek. Umieram z głodu. Śniadanie już gotowe. Jajka z bekonem, twoje ulubione. Dziękuję. Ja też bym bardzo zjadł. Proszę. Będzie jedzone! Podaj śniadanie! Tam na dole coś było, pamiętacie, nie? Ale to może później. Co za dźwięki? Gdzie jest kuchnia? Tu jest kuchnia, tak? No jak mam to śniadanie tu podać? Tu jest coś, weź. Dobra, czekaj, weź. A. To kto to przygotował wcześniej? Przecież nie ja, bo mnie nie było. Tam sprzątanie, tutaj słuchajcie, podajemy śniadanko. No co za gra? Bardzo jestem ciekawy, czy wam się to podoba, czy dziękuję, nie. Dziękuję, Markusz. Telewizja. Znajdź sobie coś do roboty, a ja skończę śniadanie. Pewnie. Dobrze, Karl. No dobra. Znajdź sobie coś do roboty. 3 rzeczy jakieś tu są.
Nie da się już do kuchni? Ja bym chciał tam pójść do kuchni. Co tu mamy? Książki? Co to są za książki? Przeczytaj książkę. No to pokaż. Szekspir, Ody Keatsa, Platon, znajdź coś innego. No to mi się wszystkie nie podobają. Czytaj. No co, to tak samo w kółko, to samo? Czy są jakieś inne książki do czytania? Co tu mamy? Będzie pograj na tym? Zagraj na fortepianie. No to zagrajmy. Telewizja wyłącz się. Ludzkość jest przygnębiająca. Usiądź. Ty, no co za jazda, słuchajcie. Melancholijnie, z nadzieją, intymnie, tajemniczo. Z nadzieją oczywiście. Ciekawe, czy od wyborów... No i co ja mam tu robić? Słuchajcie, to ja to gram. Muszę ruszać tutaj w napadzie. O, zainteresował się. Gramy. No słuchajcie, jestem mistrzem. Co i tyle? No. Grasz jakoś inaczej niż kiedyś, wiesz? O. Czasem myślę, że jesteś bardziej ludzki niż większość społeczeństwa. Pewnego dnia nie będę mógł się tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić, dokonywać wyborów i decydować o tym, jaki chcesz być. Świat nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. Okej. Chodźmy do pracowni. Ale nie zdążyłem innych rzeczy jeszcze zrobić. Nie poczytałem. Poczekaj, bo ja chcę tu obczaić. Tu jeszcze były te inne rzeczy, nie? Obraz, poczekajcie chwileczkę. Czyli co, mogłem wybrać tylko albo granie, tak? Albo książki. No tutaj już nic nie ma, nie? Czyli już nie mogę czytać. Ciekawe, że... Aha, czyli jak wybrałem granie, to już koniec... Z wyborami, no sorry, no. Myślałem, że poczytam jeszcze trochę. Gdzie jest pracownia? Tutaj? Wow! A to jest jakiś malarz! Poczekaj na polecenia od Karla. A to super ma tam pracownię. O kurde, patrzcie ty. Ja nie mogę. Zobaczmy, na czym skończyłem. Zdejmij płachtę. Odsuń płachtę. No to odsunę płachtę.
Co on tu maluje? Jakąś twarz taką. Posprzątaj w pracowni, no okej. Pokaż to. Słuchajcie, jak te gry są zrobione, no to jest po prostu... Że możesz sobie popatrzeć, oni z różnych ujęć ci pokazują to, co... No to jest, słuchajcie, to jest niepojęte w ogóle. Nie mogę. To są jakieś rzeźby jego? Czyli on jest taki, widzę, artysta wszelaki. Co to jeszcze mamy? Tam i tam i tu. Okej. O! Co ty robisz? Jeszcze nie skończyłem sprzątać. Co o tym myślisz, Markus? Mnie tam się to dosyć podoba, chociaż takie jest nieskończone trochę jeszcze, nie? Tak, ma coś w sobie, prawda? Nie mogę tego zdefiniować. Chyba mi się podoba. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Co ty gadasz, człowieku? Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. Karl. Ale wystarczy już o mnie. Zobaczmy, czy masz jakiś talent. No spróbuj, namaluj coś. Teraz? Ale co mam namalować? Puść wodze fantazji. Nie krępuj się. No co wy? No to trafiło bez sensu, słuchajcie, bo ja nie umiem absolutnie nic malować w ogóle, nic, nic. Może moja postać będzie umiała, ale... Ja ten tak to przylepił. Znajdź temat do obrazu, co to znaczy? Rozejrzyj się, korzystając z prawego drążka. No ale po czym mam się rozejrzeć? A! Namaluj posąg, namaluj biurko, co jeszcze? Namaluj obraz Karla. O, to byłoby ciekawe, nie? Poczekajcie. Ja bym namalował obraz Karla. Czuję, że to będzie jakaś interakcja, bo wtedy albo zrobię to lepiej i będzie jakiś dramat, albo będzie gorzej. No dobra. I zobaczymy, jak naśladujemy takie dzieło. O, no ty, no coś ty. To perfekcyjna kopia rzeczywistości. Ale w malarstwie nie chodzi o odwzorowywanie świata, tylko interpretowanie, udoskonalanie, ukazywanie czegoś, co widzisz. Karl, ja chyba nie potrafię, nie mam tego w kodzie, no i... No dalej, śmiało spróbuj, płótno nie gryzie. No i co teraz? Zrób coś dla mnie i zamknij oczy. Zamknij. Co to jest za scena, słuchajcie? Dłuchaj mi. Zamknij oczy. Spróbuj wyobrazić sobie coś, co nie istnieje, czego nigdy nie widziałeś. A teraz skup się na tym, co właśnie czujesz. I pozwól swojej dłoni błądzić po płótnie. Androidy, ludzkość, tożsamość. Tożsamość, kochany. Rozpacz, wątpliwości, więzień. Słuchajcie, niesamowite to jest. Ale scena, słuchajcie, ale scena. Ależ to jest ładnie zrobione.
Co to będzie? O! Dobry Boże. O-o. Hej, tato. Oj, tatoś. Nie słyszałem, jak wchodzisz. A byłem w okolicy i pomyślałem, że wpadnę. Dawno się nie widzieliśmy. Wszystko gra? Nie wyglądasz najlepiej. O, tak, tak, spoko. Posłuchaj, potrzebuję trochę kasy. Znowu? A co z pieniędzmi, które dopiero ci dałem? No, jakoś tak się rozeszły, wiesz. Tak. Czyli znowu bierzesz, mam rację? Nie, 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 słowo harcerza. Przestań kłamać, Leo. Jakie to ma do diabła znaczenie? Potrzebuję kasy i tyle. Przykro mi. Odpowiedź brzmi nie. Co? Czemu? Wiesz czemu. Tak, tak, już wszystko jasne. Wolisz zajmować się tą swoją plastikową zabaweczką niż własnym synem, co? Powiedz mi, w czym jest taki lepszy? Jest mądrzejszy? Bardziej posłuszny, nie to co ja, nie? Ale wiesz co? To coś nie jest twoim synem. To tylko maszyna! Leo, wystarczy już tego! Dosyć. Masz wszystko gdzieś, obchodzą cię tylko te cholerne obrazy. Nikogo nie kochałeś. I mnie też nie kochasz. Nie kochasz syna. O kurczę. Więc tutaj widzicie, bardzo wiele by się mogło wydarzyć. Tutaj czegoś zabrakło, aktywuj ptaki, tu nie zrobiłem jakichś dwóch rzeczy jeszcze. Moi drodzy, a propos tej drugiej części, bardzo w ogóle wzruszające, nie? Ta końcówka była oczywiście taka trochę trudnawa, ale samo to malowanie i tak dalej, bardzo to wzruszające było. Ja tam kochani w ogóle sprawdziłem te inne jeszcze wersje, co by było, gdybym wybrał, że on chce malować właśnie jako tematy, nie wiem, androidy, ludzi i tak dalej. On maluje różne obrazy, wszystkie takie w takim stylu futurystycznym. Jeden taki był ładny, to chyba kiedy mówił o androidach. To maluje taki obraz ręka Boga i ręka androida, tak trochę złączona, nie? Kojarzycie jak na tym obrazie tego, w Kaplicy Sykstyńskiej. Ale kochani, tutaj dwa tematy. Pierwszy. Zobaczcie, że tam było dużo takich wyborów, nie? Czy będę czytał, czy będę grał na pianinie, czy będę... Tam jeszcze były szachy z boku, których nie widzieliście. I potem znowu wybory właśnie, co będę malował, czy będę jego obraz naśladował, czy jakąś tam martwą naturę, czy coś tam. Potem co wybiorę, jaki temat i tak dalej. Czyli de facto ten malarz, ten stary, on cały czas dawał mu taki wybór, że musisz wybrać, musisz się ukształtować. W końcu to znaczy, tym, który de facto kształtuje ciebie, jesteś ty. Oczywiście, że są okoliczności, oczywiście, że są sytuacje dookoła i my często mówimy, ja nie mam wyboru, bo mam takie sytuacje, jakie mam, bo mam taką rodzinę, jaką mam, bo mam coś tam, takie mam w życiu i nie mam innego wyboru. Nieprawda. Wszystko jest twoją decyzją. Jasne, coś ci może ją utrudniać, coś może wręcz sprawiać, że ona jest prawie niemożliwa. Mało tego, może być tak, że w pewnym momencie ona jest niemożliwa, ale to, czy ty się zgodzisz, żeby to było zawsze niemożliwe, to jest twój wybór, twoja decyzja. W tej scenie w ogóle tego malowania, bardzo piękny, z piękną muzyką w ogóle w tej grze, jest taki moment autokreacji. Ja wiem, że on jest androidem, ale on właśnie, oni się próbują, te androidy w tej grze, jak już tam zauważyłem później, jakby przekroczyć moment ograniczenia, żeby sami się zaczęli kształtować, żeby dokonywali wyborów wbrew temu, co mają zaprogramowane. To jest dokładnie to. Kochani, większość z nas tak naprawdę jest jak te androidy. Ja wiem, że były takie komentarze, co to ma w ogóle być za gra jakaś taka antychrześcijańska, o jakichś androidach, o maszynach, co to ma wspólnego z ludzkością? Kochani, jak patrzę na bardzo wielu ludzi, to bardzo wielu z nas to są androidy, czyli mamy zaprogramowane myślenie, zachowania, poglądy, cokolwiek i nie potrafimy tego przekroczyć. A człowieczeństwo polega na tym, że potrafimy zakwestionować siebie samych. Bardzo wielu z nas to są, kochani, androidy, mimo że de facto nie jesteśmy. Czyli jakby... Nie umiemy korzystać z wolności w dobry sposób, nie umiemy przekraczać własnych ograniczeń. Tu ten wątek, myślę, był bardzo pięknie pokazany, ale jeszcze drugi, też bardzo ważny i też, kurczę, no niesamowity, chociaż tylko tak liźnięty. Zobaczcie, ta sytuacja z tym synem, nie?
z tym Leo, który przychodzi po kasę, bo coś tam bierze, jakieś narkotyki oczywiście. I kiedy ojciec mu nie chce dać pieniędzy, on mówi, że nie kochasz, tak? Nie kochasz mnie, swojego syna. Kochani, nie dajcie się zwieść nigdy na takie szantaże emocjonalne. To jest klasyk, szczególnie od ludzi uzależnionych. Że nie chcesz mi dać, to mnie nie kochasz. Nie chcesz mi w ten sposób pomóc, to mnie nie kochasz. Nieprawda. Pomocą jest właśnie nie dać. Pomocą jest właśnie postawić granice i pomocą jest właśnie to, żeby nie pozwolić komuś brnąć w zło, w które on chce brnąć. To nie znaczy, że mamy go odrzucić. Zobaczcie, ten ojciec nie powiedział, że nie chce go nigdy więcej widzieć, nie? Że nie chce mieć z nim nic wspólnego. Nie, on mówi, nie pomogę ci w tym, co jest twoim złem. To, że on to odebrał jako brak miłości, no trudno, kochani. Tylko ten szantaż emocjonalny to jest coś, na co często znowu dajemy się jakoś tam nabrać, nie? Z dobrego serca oczywiście, bo chcemy pomóc, bo chcemy kochać, bo chcemy być tym kimś, bo kogoś kochamy. Nie, kochani, miłość bardzo często polega na stawianiu wymagań, nie? Kochani, miłość nie jest bezwarunkowa. Ja nie lubię takiego określenia, że miłość jest bezwarunkowa, nie. Miłość jest bezinteresowna, ale nie jest bezwarunkowa. Jest bezinteresowna w tym sensie, bo nie szuka własnego zysku, ale to, że stawia pewne warunki, chce, żeby z tobą było dobrze i żebyś nie wchodził w coś złego, jak najbardziej. Kochani, zobaczcie, jakie jest bogactwo tematów w tej grze. Ja już wiem, co będzie w następnym odcinku za tydzień, bo Detroit na razie jedziemy raz w tygodniu, kochani, bo to są ciężkie kalibry. Już wiem, co tam będzie, jakie tam są dylematy, słuchajcie, a co będzie w ogóle dalej, to nie wiem, bo jeszcze nie grałem. Więc kochani, zapraszam was, bo myślę, że ta gra wbrew pozorom, chociaż jest może trudniejsza w odbiorze, to niesie ze sobą niesamowite rozkminy i takie ważne tematy. Mam nadzieję, że dzięki temu, no właśnie, myślenie nam się będzie uruchamiało. Ale ja wiem, gry to zło i tak dalej. No niekoniecznie. Ściskam was, pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do zobaczenia za tydzień w kolejnym Detroit, a w poniedziałek pewnie będzie kolejna część przygody, bo przygodę już pomału kończymy, ale nie martwcie się, następna przygoda też już czeka. To tyle. Ściskam. Pa, pa.